A więc jak przebiega praktyka u Pani? Jest bardzo miło. Atmosfera zewnętrzna i otoczenie i ludzie są przyjaźnie do nas nastawieni. Z otwartymi ramionami. Z otwartymi ramionami nas przyjmują, są bardzo ambitni, chcą naprawdę nas wszystkiego. To przede wszystkim ta ambicja nas tak bardzo zaskoczyła. Tak, zaskoczyła nas ta ambicja. Bo często właśnie tak się zdarza, że ten opiekun to jest tylko taka formalność, a my same sobie gdzieś tam jesteśmy, a tutaj naprawdę jesteśmy cały czas pod czujnym okiem opiekuna, który nadzoruje, który tłumaczy, wyjaśnia, tak więc to jest dla nas niezmiernie ważne. Koryguje na bieżąco, jak coś źle robimy. Nawet nie patrząc niby tam przechodząc, ale już widzi, że coś tam jednak... Nie mieszaj. Tak, nie mieszaj, tak jak dzisiaj ja cały czas intensywnie mieszałam. No, nie mogłam. Nie mogłam, ponieważ na potrawy, a potrawa akurat ta, którą wykonywałam, nie potrzebowała właśnie i nie wymagała tego mieszania. Jedzenie, tak jak widać, jest bardzo ładne. Tak. Bardzo klimatyczne miejsce. Klimatyczne miejsce, tak. Potrawy same, głównie kuchnia staropolska i regionalna, więc też dla nas coś nowego, coś dodatkowo możemy się nauczyć, poznać. Wczoraj przy powstawaniu czerniny brałyśmy udział. A tak. Mogłyśmy też spróbować, także dla czarnina mnie to wyszła super. Nowe doświadczenie. Całkowicie inaczej robiona niż przykładowo u mnie regionalna. Tak, inna technika i inaczej smakowała. Naprawdę, ta czerwina, którą tu robią, jest wyśmienita. To, o czym rozmawiałyśmy, że te potrawy, które są wydawane gościom, same w sobie są taką dekoracją, że nie wymagają nic innego i naprawdę tak bardzo, bardzo gustownie jak powstaje się sos waniliowy, sos beszamelowy, tutaj proporcje, konsystencja, zastosowanie, także też to wszystko miałyśmy omówione. Jest tyle tego robionego, że my nie jesteśmy w stanie ogarnąć tak naprawdę. Dopiero później po jakimś tam krótkim zapisaniu. Żeby usiąść i dopiero przanieść, zdawać to wszystko i dopiero to wtedy nam... No i też fajne są, fajne marynaty do mięs. Marynaty to też istotne. Do mięs dzisiaj o łososia, dzisiaj to tak właśnie z łososia, tak. Więc to fachem. I marynata i do tego i krojenie tego łososia, nawet opiekunowie się nie bali dać tego łososia, że zniszczymy. Pozwolili bez problemu i jakakolwiek... No. Kaczka wczoraj była wyśmienita, więc już co dziwne, co dziwne, kaczka nigdy nam nie smakowała, a to jednak zaskoczenie. Można ją tak zrobić, żeby była dobra jednak, tak. Kaczka, no i ta czarnina, nie? Ta czarnina też ku mojemu zaskoczeniu była przepyszna. No i jeszcze z tej kaczki, nic się nie marnuje. Nawet z tej kaczki, jak ją oddzielaliśmy od kości, te kości są później palone i robione z nich sos. Na wywar, tak? Na wywar, do tej kaczki wykorzystywane, tak, więc nic nie wyrzucamy. Ewentualnie dodatkowe zastosowanie. Dokładnie, że dodatkowe jest.